Syn był odseparowany od swojej mamy przez 29 dni. W końcu zakończył się okres kwarantanny i kobieta mogła się zobaczyć ze swoją 8-letnią pociechą. Jego reakcję nagrała kamera. 8-letni syn przez wiele dni czekał, aż zakończy się kwarantanna jego mamy. Jedyne osoby, z jakimi miała bezpośredni kontakt, to lekarze. Chłopiec nie miał kontaktu ze swoją rodzicielką przez 29 dni. Gdy skończył się okres kwarantanny, mógł w końcu paść w objęcia swojej matki. Syn nie mógł zobaczyć mamy przez 29 dni. To właśnie w Chinach rozpoczęła się pandemia koronawirusa i pierwsze kwarantanny. Mimo że prowincja Wuhan była epicentrum epidemii, udało się opanować szalejącego wirusa, choć kosztowało to wiele istnień. Teraz wszystko zaczyna wracać do normy i wiele osób, które było przez kwarantannę oddzielonych od swojej rodziny, teraz znów może się spotkać. Tak było w przypadku tej chińskiej rodziny. Oboje znajdowali się w grupie wysokiego ryzyka. W związku z tym lekarze podjęli drastyczną, ale w pełni uzasadnioną decyzję. Trzeba było ich na jakiś czas rozdzielić. Kobieta musiała się poddać kwarantannie ze względu na swoją pracę. Przez 15 dni pracowała w szpitalu zakaźnym. Wzruszające spotkanie po zakończeniu kwarantanny South China Morning Post opublikowało nagranie ze wzruszającego spotkania matki i syna po 29-dniowej kwarantannie. Na miejsce spotkania podjechał cały wóz, w środku były pielęgniarki, które pracowały w szpitalu i wcześniej były poddane kwarantannie dla bezpieczeństwa własnego i ich bliskich. Dzisiaj grzeje, 1. Pękła kolejna bariera. Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych zakażeniach koronawirusem 2. Kto najciężej choruje na koronawirusa? Jest najnowszy raport, prawda jest bardzo smutna. Gdy tylko pielęgniarki wyszły z autokaru, chłopiec wybiegł przed szereg i zaczął spanikowany szukać swojej matki. Gdy w końcu ją zobaczył, przez chwilę nie dowierzał, ale później dosłownie rzucił się do uścisku swojej mamy. Matka mocno przytuliła 8-latka, niewątpliwie pociekły łzy wzruszenia. Nagranie obiegło internet i wzruszyło wiele osób. Najlepsze newsy dnia, źródło, webnewsy. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.